Najnowszy sondaż. Konfederacja poza Sejmem. Sondaż. Konfederacja poza parlamentem. Rośnie poparcie dla PSL. Z najnowszego sondażu wyborczego wynika, że spadło poparcie dla wszystkich partii politycznych poza PSL. Z wynikiem 4,1%. Konfederacja znalazłaby się poza parlamentem. Sondaż Ibris dla Radia Z przeprowadzono na przełomie maja i czerwca. Jak wynika z sondażu, Zjednoczona Prawica może liczyć na głosy 35,1% wyborców, Koalicja Obywatelska na 25,3%, Lewica na 8,9%, Polska 2050 na 8,4%, PSL Koalicja Polska na 6,3%, a Konfederacja na 4,1%. Spada poparcie dla wszystkich oprócz PSL. Według wyników sondażu, poparcie dla Zjednoczonej Prawicy na poziomie 35,1% oznacza spadek o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do badania przeprowadzonego na początku maja. Na 25,3%, czyli ze spadkiem 1 punktu procentowego, mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska. Natomiast Lewica otrzymałaby 8,9% ze spadkiem 0,1 punktu procentowego. Polska 2050 Szymona Hołowni zajęła czwarte miejsce w sondażu z wynikiem 8,4%. To spadek w porównaniu do początku maja o 0,2 punktu procentowego. Jak wynika z sondażu, na PSL Koalicję Polską zagłosowałoby 6,3% respondentów. Jest to wzrost o 1,2 punktu procentowego w porównaniu od badania przeprowadzonego na początku maja. Ze spadkiem 0,9 punktu procentowego, na Konfederację oddałoby głos 4,1% ankietowanych. Z takim wynikiem Konfederacja znalazłaby się poza parlamentem. Sondaż wyborczy. Mniej osób poszłoby na wybory, jak wynika z sondażu. 11,9% badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos. To wzrost o 1,8 punktu procentowego. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięłoby w nich udział 52,6% Polaków uprawnionych do głosowania. Jest to spadek o 1,2 punktu procentowego. Głosu nie oddałoby 44,8% ankietowanych. Niezdecydowanych według sondażu jest 2,6% wyborców, czyli mniej o 0,6 punktu procentowego. Sondaż Ibris na zlecenie Radia Z przeprowadzono w dniach 30 maja 1 czerwca bieżący rok. Metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. Wyniki porównano z badaniem z 4 maja bieżący rok.